No tutaj pewna stylistka się wypowiada, taka nieśmiała kobieta. No nie wiem, czy ona taka mądra jest? Czy ona taka mądra? Czy ona taka flądra? Czy ona mądra? Jest sumą mojej osoby, takiej, jaką jestem teraz. Myślą Państwo, że jest możliwe, by chociaż część tej natury nabrali ci, którzy po pierwsze myślą... Czy ona jest mądra? Czy ona jest flądra? Czy ona jest mądra? Och, proszę Państwa. Mówi tu stylistka. Osoby, które znamy się, rozmawiamy, mają problem z wypadaniem włosów, o czym to jest temat tabu, prawda? Możesz pociągnąć, Jaga. Często jest to temat tabu, zdrowie. Natomiast właśnie, jest to zdrowie, a to zdrowie przekłada się o tym, o czym rozmawiamy. O problemie i ekologii, braku różnych czynników, które nam... I braku starego braku, gdzie on oddaj nam. W innych sprawach, bo wiem, bo też i nieraz rozmawiałyśmy i wywiad też robiłyśmy nie jeden, natomiast problem jest taki, że kiedy kobieta zaczyna tracić włosy, to jest naprawdę dramat. Pewnie Państwo słyszeli o różnych chorobach, ale między innymi chorobie Hashimoto, która nie zna podłoża jeszcze. Nie jest znane podłoże, ale to też między innymi i lekarze, i przedstawiciele, naukowcy mówią, że prawdopodobnie też to zanieczyszczenie nam zagraża. Ja nie mówię tylko o kobietach, ale bo w naszej kulturze, kiedy mężczyzna zaczyna tracić włosy, to jest jeszcze dopuszczalne. To jest przyjmowane. Całe szczęście. Niech Jaga na ten temat powie, bo mówię, wiele rozmów też odbyłam, a dla kobiet w nas to jest to dramat. Ja tak zamilkłem, jak Pani o tym powiedziała, ale znam osoby z tym problemem, o którym Pani mówi i z wielką bojaźnią, żeby nie ujawnić, nie powiedzieć, nikomu o tym nie mów, bo to boli, bo to przykre i tak dalej. To jest oczywiście poważny problem. I w momencie, kiedy się różne rzeczy nieświadomie stosuje, one narastają. Plus to, co Pan Dyrektor Drogosz powiedział, to wszystkie szczegóły, najdrobniejsze, to jest nasze życie. I co my z nim robimy, co my z nim zrobimy, to jest moim zdaniem piknik z klimatem daje nam świadomość. Czy my z tego skorzystamy, to już jest decyzja każdego słuchacza, uczestnika. Ale też po to o tym mówimy, tak, żeby właśnie to tak, powiedzieć, żeby pokazać i żeby mogli Państwo potem sami tę decyzję podjąć. To jest na takiej samej zasadzie, że jeden będzie wegetarianinem, inny nie będzie, ale niech on sam tę decyzję podejmie. Panie dyrektorze, jeszcze parę słów o samym pikniku, bo tutaj pani redaktor powiedziała, że będą różne przedsięwzięcia, nie chciała wymieniać konkretnych, ale mimo wszystko ja bym się opierał, prosząc pana o chociaż 2-3 przykłady takich miejsc czy stoisk, w których będzie coś naprawdę ciekawego. Tak, więc